Witam Ciebie serdecznie, Lili. Skąd taka metamorfoza? Nie poznałam Cię, bo jak siedziałem zdjęcie na Instagramie, brunetka, teraz blondynka. Co się stało? Wiesz co, uważam, że coś trzeba zmieniać, żeby było ciekawiej. Nie może być za nudno, więc zmiany jak najbardziej na plus, myślę, i ja bardzo lubię. Wiosna, lato. Powiedz mi, doradziłabyś mi jakąś dietę, bo ja chciałem troszeczkę wziąć się za siebie, schudłem 6-7 kilo. Co trzeba robić, żeby wyglądać tak jak ci misterzy Warszawy? Słuchaj, jadłam Olinia, musi być gruba i wyrazista, więc myślę, że to jest najlepszy sposób na to po prostu, jak dobrze wyglądać. Prowadzisz imprezę Mister Warszawa 2018. To jest twój debiut, czy wcześniej prowadziłaś takie imprezy? Powiem szczerze, że to jest moja pierwsza gala i mam nadzieję, że będzie wszystko super. Myślę, że troszkę zaskoczymy tym, co będzie się działo w trakcie. Ale nie stresujesz się? Czy masz już jakieś opanowane triki, że jak najwyżej zapomnisz scenariusza, to coś opowiesz, jakiś dowcip, albo zatańczysz, albo zrobisz pompkę na przykład? Powiem szczerze, że tak naprawdę wszystko, jak to się mówi, wyjdzie w praniu i po prostu zobaczymy, jak będzie. Mam nadzieję, że będzie wszystko super, że będzie tak dosłownie jak na próbach, więc jeśli będzie tak, to na pewno będzie tak, jakbyśmy tego chcieli. Bardzo często młode dziewczyny, też młodzi panowie piszą do mnie: Bartku, jak zrobić karierę? Jak zrobić karierę na Instagramie? Lili ma ponad, ile masz? 260 tysięcy obserwujących? Ponad 300 teraz. Ponad 300, Boże, jak to rośnie, bardzo szybko. Powiedz mi, co trzeba zrobić, żeby osiągnąć taki poziom jak ty? Ile na to trzeba czasu? Wiesz co, na to nie ma dokładnego przepisu. Po prostu trzeba być konsekwentnym w tym, co się robi i trzeba wiedzieć, co się chce robić. Jeśli wiesz, że chcesz naprawdę prowadzić profil i chcesz go prowadzić publicznie, to musisz po prostu być konsekwentny pod kątem tego, że musisz wstawiać dużo postów, musisz robić ciekawe zdjęcia i bardziej w tym stylu. Po prostu dużo się pokazywać ludziom i przede wszystkim wchodzić w rozmowy z ludźmi. Czyli praca, praca, jeszcze raz systematyczność. Dominującym gatunkiem muzycznym dzisiaj w Polsce jest rap. Słuchasz rapu? Tak. A powiedz mi, jakby do ciebie zadzwonili na przykład chłopaki Taco, Hemingway, Quebo, na Fide, mówili: śledzimy twój Instagram, naprawdę wyglądasz zajebiście, czy wystąpiłabyś w naszym teledysku, zgodziłabyś się? Wiesz co, powiem szczerze, że wszystko jest kwestią dogadania, jakby to wszystko miało wyglądać od strony samego klipu. Bym musiała po prostu poznać scenariusz i wtedy podjąć konkretną decyzję. Okej, a masz jakichś ulubionych raperów? Wiesz co, nie mam jakichś tam dokładnego jakiegoś tam gatunku, z których, bo tak naprawdę są różnorodni, tak? Jedni robią to, drudzy robią to. Nie jestem w stanie dokładnie określić. A na przykład Popek, Kali, mówią ci coś te pseudonimy? Tak, oczywiście. Ale Popek ze względu na Tanie z Gwiazdami, czy już wcześniej znałaś jego twórczość? Wcześniej znałam jego twórczość, bo dużo znajomych też słuchało i był dosyć miał taki duży boom, był bardzo popularny przez jakiś czas, no i to mu się utrzymało, chociażby ze względu też na wygląd i na to, jaką muzykę tworzy, a tworzy bardzo specyficznie. A czy myślałaś może o karierze muzycznej, czy na razie skupiasz się wyłącznie na fotomodelingu, prowadzeniu imprez takich jak Mister Warszawy 2018, diety i treningi? Wiesz co, na razie chciałabym spróbować czegoś w tym stylu, zobaczymy. Jeśli w tym mi pójdzie dobrze, myślę, że będę chciała dalej to kontynuować, ale tak naprawdę zobaczymy, jak to będzie z czasem. A może jakiś kanał na YouTubie? Na razie o tym nie myślałam, ale może kiedyś wezmę to pod uwagę. Dobrze, moglibyśmy razem zrobić taki kanał na YouTubie. Zgodziłabyś się, to potem się wymienimy, jak już po imprezie. Musisz się do mnie odezwać i wtedy będziemy po prostu kombinować. Okej, piąteczka w takim razie. Życzę udanej imprezie, dasz radę. Dzięki ślicznie. I krótkie pozdrowienie dla widzów ATV. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów ATV.